Państwo, Sądecka Biblioteka Publiczna się kłania. Ja nazywam się Lucyna Ruchała. Zapraszam na kolejne spotkanie w ramach nowosądeckich podróży z książką. Teraz to będzie dosłownie z książką. Na razie jest jedna, ale mam nadzieję, że będzie tych książek więcej. A gdzie się dzisiaj udamy? No dzisiaj myślę, że udamy się chyba wszędzie. Maja Sontag. Powiem tak. Z urodzenia sądeczanka, z zamieszkania warszawianka, a z zamiłowania obywatelka świata. Może tak być? Tak, dokładnie tak. Ja to jestem takim prawdziwym nomadem. Majo droga, człowiek może się urodzić podróżnikiem, czy podróżnikiem się staje? Czy jeszcze coś innego? Wiesz to, no chyba na pewno trzeba mieć w sobie jakiś taki pierwiastek i ciekawość świata, która jest większa niż jakiś strach, obawy, która na pewno cię z tego domu wygna. Znaczy nie można tego się nauczyć i wystudiować, trzeba po prostu zacząć próbować. A żeby porwać się na tą pierwszą, drugą, trzecią próbę, no to po prostu trzeba mieć w sobie te chęci. A potem no to są lata ciężkiej pracy, aby w tym podróżowaniu się rozwijać, bo ja teraz podróżując i widząc, że dla mnie pewne rzeczy są oczywiste, jak sobie radzić w różnych sytuacjach, a spotykając, nie wiem, osoby, że tak powiem, takie świeżynki w temacie, które sobie z tym nie radzą, to widzę, jaką ja ogromną wiedzę przyswoiłam. I rzeczy dla mnie oczywiste i naturalne, dla innych po prostu są jakimś takim niezbadanym obszarem. To, że jakieś to jest takie rocket science. Więc myślę, trzeba mieć w sobie ten pierwiastek, a potem po prostu jak ze wszystkim się doskonalić w tej materii. Byłaś kiedyś świeżynką. No to i jak to było, że poczułaś, że chcesz czy musisz pojechać? Co było takim pierwszym? No na pewno chyba takie moje duże podróżowanie zaczęło się już na studiach, kiedy korzystałam z programu Work and Travel i pojechałam do Stanów do pracy, a potem za całe te pieniądze zarobione jako kelnerka wynajmowaliśmy samochód i po tych Stanach jeździliśmy i to po prostu było super, tak? Potem dostałam się na stypendium z uczelni warszawskiej do Indii, to Delhi, byłam studentką wymiany i z moim serdecznym znajomym, który również dostał się na to stypendium, stwierdziliśmy, że pojedziemy tam lądem. I to była po prostu pierwsza podróż naprawdę egzotyczna, bo to był 2004 rok i żeśmy koleją transsyberyjską jechali do Ulan Bator, dalej jakimiś pociągami, autobusami do Pekinu, potem przez te całe Chiny. Nie było jeszcze kolei do Tybetu chińskiej, więc taką awionetką nad Himalajami, żeśmy się przedostali do lasy, a potem jakieś zrobiłam mini kampanię reklamową, żeby znaleźć ludzi do podziału kosztów wynajęcia jeepa, który nas przez pierwszą bazę pod Mount Everestem po Nepal zawiezie. I trochę w tym Nepalu, no i potem do tych Indii, do tej szkoły po dwóch miesiącach tej podróży dotarłam. Pamiętam, że miałam jakiś budżet mikrusi, który po prostu jakieś to były oszczędności z tych Stanów, tylko co tam nie wydam na ten samochód, który wynajęliśmy, to właśnie miałam na tą podróż. Wtedy też te Chiny były absolutnie tanie, że faktycznie spanie za dolara dwa. I straciłam głowę po prostu do takiego jeżdżenia. Wtedy mi pomagało to, że byłam z kimś i żeśmy z Rafałem jakoś razem szturmem zdobywali ten świat, ucząc się po prostu na właśnie błędach takich, no, starając się kupić bilet, starając się gdzieś dostać, starając się zrozumieć, co się w ogóle dzieje, jak się powinno pewne rzeczy załatwiać. Pasmo nieszczęść, prób i niepowodzeń. No a na samym końcu fantastyczne wspomnienie, taka duma, że się po prostu no, nie zginęło, no bo to naprawdę czasami to było wariactwo totalne, którego się później człowiek uzależnia. Tak chyba były te początki. No. I potem zaczęłam pracę i zaczęły się jakieś tam pierwsze oszczędności i stwierdziłam, że ja nie potrzebuję, nie wiem, wielu rzeczy, że naprawdę... Czy mam już zbierać na emeryturę? No nie wiem, może jeszcze nie. I pomyślałam sobie, że to co robi, to chcę podróżować, więc tym bardziej zaczęłam oszczędzać, bo stwierdziłam, że po prostu jakoś muszę tą kupkę szybko jakąś dużą zrobić, albo na tyle, na ile mi się uda i ruszyć w świat. A potem też stwierdziłam, że nie chcę uzależniać tego mojego wyjazdu od tego, czy z kimś to będę robić, czy ten ktoś też będzie miał pieniądze, czy może nie będzie mógł wtedy jechać i że po prostu chcę to zrobić sama dla siebie i dlatego też
jakaś taka odwaga się we mnie zrodziła, że po prostu zrobię to sama. No Jezu, zawsze pamiętam, tata mi powtarzał, że po prostu pamiętaj, że masz gdzie wracać. I tak sobie zawsze myślałam, że jakieś pieniądze będą na koncie na tyle, że po prostu kupię ten bilet powrotny. Jak będę mi naprawdę bardzo gdzieś tam źle, no to po prostu teraz jest takie bardzo łatwe, że bierzesz taksówkę, jedziesz na lotnisko, jeden, drugi samolot i po 24 godzinach jesteś z powrotem w Polsce. I więc zawsze gdzieś z taką świadomością i myślą w tyle głowy po prostu podróżowałam, że jak będzie coś złego się działo, no to po prostu zaraz wracam do domu i koniec, kropka. No ale się okazało, że nic się złego nie działo, że tylko z każdym dniem było lepiej i że ja po prostu się super jakoś odnajduję w takim podróżowaniu solo. No i tak po prostu zostało już. Nic się złego nie działo. Ja czytając twoją książkę, wiem, że to już jest jakaś przeszłość, no ale jednak jakoś się musimy do tego odnieść. Majo-Majo, czyli żyrafy wychodzą z szafy. Jak na każdym kroku, na każdej stronie po prostu wydawała bardzo dziwne okrzyki. Bardzo dobrze, że czytałam tę książkę w domu, bo ludzie na pewno by się dziwnie patrzyli na mnie. Wydawałam też takie okrzyki, których tutaj nie godzi się powtarzać. Pomyślałam sobie, ja bym zginęła. Usiadłabym, zaczęłabym płakać, mój Boże. A moi rodzice, moja mama powiedzieliby, Boże dziecko, coś ci się stanie na pewno, ktoś cię ukradnie, porwie. Jak ja wiem, ale to jest wiesz co, w naszej głowie wszystko, bo ty wiesz, no, cały czas podróżuję, jakby nieustająco w drodze, teraz jakby pandemia przerwała taką moją przeszłą 4-letnią podróż non-stop i te komentarze się pojawiają cały czas, że oczywiście ja przywracam ludziom wiarę w ogóle w dobroć i w taki humanizm, że po prostu chyba ten świat nie jest taki zły, jak nam się wydaje, bo oczywiście, że w wiadomościach, jeżeli coś gdzieś się stanie, no to z tego się zrobi news na cały świat, że po prostu dwóm turystkom obcięto głowy w Maroku, tylko że zawsze brakuje jakiegoś tego odnośnika, że w tym samym czasie, albo tej skali, że w tym samym czasie ileś tam tysięcy ludzi po tym Maroku szczęśliwie przejechało, nic się nie stało, więc jakby zostaje tylko w głowie to, że komuś coś tam się stało. Oczywiście to jest zawsze straszne, tylko że mimo wszystko skala tego dobra, bo nikt też nie powie, że a w tym samym czasie dwóm zabłąkanym w dżungli turystkom lokalni pomogli wejść na łódkę i przywieźli je bezpiecznie do celu, cokolwiek. Więc karmienie tymi strasznymi informacjami, no to sobie wyrabiamy takie zdanie o ludziach i świecie, a ja już po prostu wiem, że to nie tak łatwo być okradzionym, zamordowanym, zgwałconym i to naprawdę czasami trzeba się po prostu o to prosić, szukając jakiegoś tam guza i gdzieś biwakując na dziko pod lasem i widząc, że ktoś do mnie idzie, mimo że myślałam, że to jest jakieś bezludne, odludne miejsce, to już teraz w ogóle nie myślę o tym, że na pewno jest jakiś morderca z siekierą, który po prostu upatrzył mnie sobie i idzie mi tam po prostu zabić tą siekierą, tylko ja już po prostu wiem, że to jest jakiś człowiek mieszkający tu we wsi obok i oni mnie zobaczyli i on do mnie idzie z świeżo upieczonym chlebem i wodą. I to właśnie najczęściej tak jest. Albo po prostu idzie ktoś się dowiedzieć, czy czegoś mi nie trzeba, a nie, że po prostu on naprawdę czekał na mnie tu latami w tej wsi, aby po prostu sobie upatrzyć i przyjść i po prostu mnie tam zabić. I no jak się raz, drugi, piąty, a później 500 i 1500 doświadczy tyle dobra od ludzi przypadkowych, to przestaje się już w ogóle myśleć o tym świecie jako takim strasznym. Nie? I to nie jest jakaś tam moja naiwność, tylko naprawdę to po prostu przechodzi z doświadczeniem. Przyszło ci na myśl, że może przyciągasz po prostu dobrych ludzi? Na pewno jest tak i każdy mi, ja też to powtarzam, że jaką osobą jesteś, taką przyciągasz. I dlatego staram się być dobra, sympatyczna, uśmiechnięta i takie osoby też spotykam, no ale oczywiście też spotykam jakichś szaleńców i wariatów i trzeba w tyle głowy pamiętać o tym, że zdarzają się po prostu dziwni ludzie, no ale wtedy po prostu bez sentymentów ja się tam w pas kłaniam i po prostu obracam się na pięcie i sobie idę, albo też ufam swojej intuicji, jak coś mi mówi, że jest dziwna sytuacja, to po prostu się z niej wycofuję, ale to na pewno warto być dobrym, bo wtedy jakby ten świat też jest dobry dla ciebie, więc to tak taka nauka uniwersalna i fajnie po prostu pracować nad sobą, bo się okazuje, że to pomaga. My ciągle słyszymy złe informacje, bo zło jest bardziej krzykliwe i lepiej się sprzedaje. Więc chyba o to chodzi, nie? Jak to było z tym podróżowaniem? Czy to było tak, że chciałaś zobaczyć konkretne jakieś rzeczy, konkretne miejsca, konkretny sposób życia jakichś ludzi, czy po prostu chciałaś podróżować? Że podróżowanie miało być celem, a nie cele jakieś tam
typu miejsca? No wiesz, to się chyba zmieniło. I właśnie w tej książce, o której mówimy, to była taka moja pierwsza samotna podróż dookoła świata. Podróż busami, autobusami, które i pociągami, i samolotami, które biorą cię stricte z punktu A do punktu B. I potem jadąc gdzieś dalej, znowu musisz wziąć jakiegoś kolejnego busa, który bierze cię w punkt C. I raczej te punkty A, B, C są jakieś oczywiste, są znane z czegoś i tak dalej. Więc siłą rzeczy po prostu zwiedzasz te topowe atrakcje turystyczne. Jakieś Angkor Wat, Machu Picchu, Uluru, no jakby no, cuda świata. Co nie jest złe, bo one faktycznie są piękne z jakiegoś powodu i fajnie je zobaczyć, aczkolwiek niestety obrosły wszystkie w taką infrastrukturę i taki festyn, że no, mi z czasem zaczęło to uwierać i doskwierać, że w zasadzie jest tylko jeden możliwy sposób poznania tego miejsca, kupując bilet nie tani i podążając za tłumem całkiem licznym. I oczywiście Machu Picchu wschodzi jest fantastyczne, piękne, tylko że po prostu doświadczenie tego miejsca jest jakimś tak dla mnie koszmarkiem. I oprócz tego widoku, który każdy z nas zna, bo już widział zdjęcia, filmy i milion razy, i często może czuć się trochę rozczarowany, bo akurat tego dnia ten wschód słońca nie jest epicki, tylko po prostu jest czarno-buro i ponuro, a miało być pięknie jak na folderze. Więc przy jakichś kolejnych rozczarowaniach i jakimś takim zmęczeniem, czy też takim... Doszłam do wniosku, że chyba fajniej sobie zobaczyć dokument o tym Angkor Wacie w telewizji, gdzie po prostu przewodnik na spokojnie wszystko mi powie, niż w tym upale... po prostu z tymi wszystkimi ludźmi tam łazić, bo jakby to nie jest jakaś, to mnie w żaden sposób nie wzbogaca. A tak naprawdę co jest fajne i na przykład z Angkor Watu najmilej wspominam, jak gdzieś tam pobłądziłam i doszłam do jakiejś zajezdni tych tuktuków, bo ci kierowcy tuktuku to wożą tych wszystkich turystów, oni później tam sobie chodzą, a oni sami mają czas, więc mają taki swój powiedzmy pub, gdzie to mają hamaki powieszone, te tuktuki tam stoją, oni tam grają jakieś kurka szachy, warcaby, bierki. Ja tam kurka zabłądziłam i stwierdziłam, że to jest najpiękniejsze miejsce, tam po prostu jest jakaś taka mekka tych tuktukarzy i oni tam po prostu zdziwienie, że co ja tutaj, a ja mówię, no że jakoś tak się tu... I pomyślałam, że to jest po prostu coś autentycznego tutaj, że to mnie bardziej zaciekawiło niż te wszystkie świątynie, które już tam po prostu odhaczałam równo. I potem dalej tak podróżując, to jadąc tymi autobusami od punktu A do punktu B, tak naprawdę zrozumiałam, że wszystko, co najfajniejsze w tej podróży, to ja właśnie mijam, że widzę to wszystko przez okno tego autobusu, którym jadę i że bym chciała tu się zatrzymać, tam pójść zobaczyć, a gdzie ta droga idzie, a ja po prostu z jakiegoś głośnego, zatłoczonego jednego miasta dotychałam do drugiego zatłoczonego miasta. No i zaczęło się od jakiegoś pożyczania rowerów, skuterów i tak dalej, żeby się gdzieś wyrwać, bo naprawdę to wystarczy 20 metrów za miasto dane pojechać, żeby odkryć nową, po prostu jakąś równoległą rzeczywistość. I dlatego w tym moim podróżowaniu, bo tutaj właśnie rozmawiałyśmy o tym, że książka i historia, którą opowiada, to było 10 lat temu, i ona dla mnie w tym momencie bardziej pokazuje drogę, którą zrobiłam, czyli gdzie ja jestem teraz w tym podróżowaniu i pisaniu, że od jakiegoś takiego backpackerskiego podróżowania otartym szlakiem banana pancake przeszłam do bardziej niezależnego, indywidualnego podróżowania w dzikie miejsca na motocyklu, którym jeżdżę górami, lasami, rzekami, po jakichś wioskach na końcach świata, które odwiedzam. I bo właśnie od oglądania cudów świata topowych z folderów i albumów, jeżdżę po prostu po domach ludzi, których kultura moim zdaniem zanika, bo jeżeli tylko te dziadki i babcie wymrą, no to zostaną młodzi, którzy tak jak ja i ty oglądają te same seriale, mają tych samych jakby Lewandowskiego i innych guru, na których patrzą. Więc od takiego biednego podróżowania poszłam w jakąś stronę, która mi bardziej odpowiada teraz, typu właśnie jeżdżenie po jakichś zakamarkach świata, do których taka masowa turystyka jeszcze nie dotarła. Czyli powinny być dwa rodzaje folderów, foldery dla turystów i foldery dla szaleńców, tak? Kurczę, wiesz co, dzieci szaleńców, jakby... Dla ludzi, którzy czegoś innego szukają i którzy dobrze znoszą może jakieś niewygody i którzy rozumieją, że to podróżowanie to właśnie nie jest odhaczanie jakichś miejsc i fotek na Instagrama i Facebooka, tylko że
To jest jakaś eksploracja i nauka, która, no właśnie, którą można wyciągnąć z takiego jeżdżenia. A powiedz, jest jakieś miejsce, do którego byś nie chciała wrócić już? Wiesz co, no nie, bo to jest też tak inne pytanie, to często słyszę to, jakie jest najpiękniejsze miejsce, albo do którego chciałabym bardzo wrócić. Więc ja zwykle jadę w dane miejsce bez jakichś oczekiwań, uprzedzeń, jakiegoś nastawienia też. Zwykle też czytam o danym miejscu dopiero po powrocie, ale właśnie po to, żeby nie czerpać z czyjejś opinii, tylko sobie sama najpierw ją wyrobić, a potem jakby, nie wiem, albo tam na bieżąco, oczywiście z internet wszędzie, więc jak czegoś nie wiem w danym miejscu, sobie coś tam mogę wygooglać, jeżeli brakuje mi jakiejś takiej wiedzy, nie wiem, merytorycznej bardziej. Ale jakieś takie opinie na temat danego miejsca to mnie raczej nie interesują, bo po prostu chcę sama wyrobić swoją. I dlatego jadąc gdzieś, to jakby nie mam jakichś uprzedzeń i nastawień. Każdy z tych miejsc zaskakuje mnie czymś innym, więc na przykład trudno porównać jedno do drugiego. Dlatego też trudno powiedzieć, czy tamto miejsce jest ładniejsze od innego. Dlatego też nie mam jakiejś takiej hierarchii miejsc, które najbardziej lubię. Ale tak samo nie mam też hierarchii miejsc, do których na pewno nie wrócę. Ja rozumiem, że może taka by powstała, gdybym miała jakieś naprawdę bardzo złe doświadczenia. Typu coś się gdzieś stało strasznego. To oczywiście nie mówi dużo o miejscu, tylko mówi jakieś twoje po prostu braku szczęścia, no bo wiadomo, wypadki, przypadki, nie wiem, źli ludzie, no to się trafiają i nie można trochę budować na podstawie tego doświadczenia jakąś taką ogólną opinię. Na pewno źle się czułam, jeżeli już coś tak trzeba nazwać, bo jakieś miejsce wskazać, takim bolesnym rozczarowaniem i przez to miejsce, w którym wiedziałam, że już na pewno nie muszę wracać, to był Senegal i Gambia, które to są miejsca, o czym wiedziałam o tym wcześniej, że one są znane jako miejsca na mapie kobiecej seksturystyki, że po prostu panie tam jeżdżą, Europejki, po prostu pospotykać się z młodymi chłopakami. I myślałam sobie, że no dobrze, jak nie jestem tym zainteresowana, to jakby to nie będzie jakiś żaden sposób mi przeszkadzało, no jakby takie rzeczy się dzieją, to okej, ale jak skoro nie jestem tym zainteresowana, to będzie się działo gdzieś z boku. Otóż nie, bo się okazało, że w zasadzie tam nikt inny nie jeździ po nic innego i każda kobieta samotnie podróżująca jest postrzegana jako taka, która tam przyjeżdża po prostu, żeby spędzić miło urlop z lokalnym chłopakiem. A że te lokalne chłopaki najczęściej po prostu mają żonę, dziecko i po prostu regularne życie, a w ten sposób sobie zarabiają na utrzymanie, no to ja byłam postrzegana jako przez tych wszystkich innych, tych dziadków, babcie, przez te żony, przez te kuzynki ich, jako ta, która odbiera im tego męża, chłopaka, syna. Więc jak gdzieś wsiadałam do jakiegoś busa i nie wiem, pytałam się, czy ten autobus jedzie tu i tam, to nikt mi nie odpowiadał, bo po prostu wszyscy mieli na mnie obrażenie, że ja jestem ta, która tu przyjeżdża w wiadomym celu. I to było jakieś takie bolesne doświadczenie, gdzieś ja później staram się uciec w ogóle w głąb tych krajów od tego turystycznego wybrzeża. No ale pomyślałam sobie, że kurczę, mają też rację dużo, no bo ja mam na czole wypisanego, że ja jestem inna, że po prostu ilość doświadczeń, które oni mają, wskazuje, że w zasadzie każda jedna przyjeżdża tutaj w wiadomym celu i tyle, więc na pewno to jakieś takie moje mało, mniej ulubione miejsce, nie, że jakiś tam drama, to przecież wszystkim polecam, bo to też jest ciekawa jakaś tam obserwacja wszystkiego, co się dzieje na świecie i w ogóle, gdzie ten świat zmierza. No ale na pewno jakoś tak nie ciągnie mnie specjalnie tam po raz drugi. A możesz powiedzieć coś o takich miejscach pewnych z perspektywy czasu? Czy miałeś takie miejsce, że wracasz gdzieś po latach i o Boże, ale się tutaj zmieniło, zupełnie coś innego? No i tak, tak, dlatego tego nie robię. Bo na przykład, tak jak wspomniałam, byłam w lasie w Tybecie w 2004 roku, kiedy ona w ogóle była otoczona, Tybet był otoczony po prostu górami, kiedy każdy z tych, nawet lasa, to było po prostu miasto kurników, jak ja to nazywam, po prostu zbudowanych z desek, po prostu jakichś domów, z myszami, z tymi po prostu klasztorami buddyjskimi, po prostu miało sobie absolutny urok i oczywiście, że Tybet wymagał pomocy i pewnie Chińczycy dobrze zrobili, że wybudowali tam kilka szpitali i szkół. Nie wiem, czy może pociągnięcie tej kolei było po prostu potrzebne do tego bardzo, no bo wtedy to się po prostu zrobi highway do nieba
I oglądałam kiedyś przypadkowo jakieś zdjęcia z lasu teraz i w ogóle nie mogłam poznać tego miejsca. No po prostu jest to chińskie, kolejne chińskie miasto, wylane betonem i pomyślałam sobie, że nie, że ja chcę zatrzymać sobie to wspomnienie, które mam z 2004 roku. Po prostu ta lasa pełna buddystów, w tej awionetce, jak żeśmy lecieli, to byli sami pielgrzymi, którzy całą drogę klaskali, śpiewali, no to było niebywałe. I później no, chodziło się w tym błocie po prostu po tej lasie z miejsca w miejsce, tam gdzieś była jakaś piekarnia, jakieś biszkopty, tutaj to herbata z masłem z mleka jaka, po której po prostu się pochorowałam strasznie i jakby no to wszystko po prostu pachniało, wszystko było takie inne i fantastyczne, a teraz myślałam, gdybym tam pojechała, no to chyba bym usiadła i się rozpłakała, no że to po prostu znowu wszystko stało zaorane i postawione na nowo, na modłę wszystkim i kształt wszystkim znany. No. Więc niechętnie wracam, bo zwykle to są rozczarowania, to nie są jakieś miłe zaskoczenia, tylko po prostu jakoś tak, tym bardziej mnie to utwierdza w przekonaniu, że trzeba szybko, szybko zwiedzać, no bo to się tak szybko zmienia, że za dwa lata już nic z tego nie będzie. Wszystkiego z tych fajnych kolorów i smaczków, które teraz jeszcze są. Powiedziałeś na początku, że bardzo ci odpowiada samotny sposób podróżowania, aczkolwiek jednak chyba tęskniłaś za kimś, kto przyjedzie na jakiś tam czas i będzie ci towarzyszyć. Czy dalej tak masz, czy na początku tylko tak miałaś? Wiesz co, faktycznie te historie, które opowiadam w tej książce, no tam miałam sporo odwiedzających i bardzo czekałam na te przyjazdy, no bo jak wtedy to była pierwsza moja taka samotna podróż, więc te odwiedziny to była taka namiastka domu, która do mnie tam przyjeżdżała. Od tego czasu jakby przeszłam już zupełnie w tryb samotnego podróżowania, bo ja też zauważyłam, że jak jeżdżę sama, to tym mniej sama jestem, że jak jestem, podróżuję w parze, no to jestem z tą osobą w jakiejś takiej bańce i ja z tą osobą rozmawiam, cały czas jestem w jakichś interakcjach, ludzie ze mną też widzą, że och, was jest dwoje, to wy sobie poradzicie, tak? Ja też w autobusie raczej rozmawiam z tą osobą, z którą podróżuję, niż tam po prostu operuję ze wszystkimi naokoło, a jak jeżdżę sama, to po pierwsze nie ma człowieka, który po prostu minął mnie bez pytania, czy wszystko jest u mnie w porządku, czy na co ja czekam, czy co ja tu robię sama, czegoś nie potrzebuję. Później w autobusie wszyscy zagadują, no bo ja siedzę sama, po prostu biedna, więc trzeba coś się chociaż zapytać, gdzie jedzie, czy czegoś właśnie jakoś nie trzeba jej pomóc w przesiadce. W restauracji siedząc sama przy tym stoliku, to od kelnera po właściciela wszyscy zagadują, podśmiechują się i tak dalej. Ja stwierdziłam, że to jest po prostu lepsze, że ja wolę podróżować sama, bo ja wtedy non-stop jestem otoczona ludźmi i jestem bardzo blisko nich. A w zasadzie po to właśnie jeżdżę, żeby z tymi lokalnymi ludźmi porozmawiać, bo to, że przyjaciel lub przyjaciółka mnie odwiedzi w drodze jest fajne, ale my możemy się spotkać w Warszawie tutaj przy ciastku i herbacie, więc nie musimy tego robić tam. A tam po prostu ja sobie chcę porozmawiać z tym piekarzem i panią sprzedającą banany na ulicy. Więc zupełnie jakby od tego odeszłam teraz na rzecz totalnie takiego samotnego podróżowania, że teraz nawet na tym motorze, no to nawet na tym motocyklu gdzieś tam jeżdżąc w ogóle nie szukam jakiegoś towarzysza, bo mimo, że nie, może bezpiecznie i tak dalej, no bo ja tylko gdzieś jestem sama na tym motorze i tym namiotem się rozbijam, no to zaraz cała wioska przychodzi, patrzy co to jest, czy wszystko ze mną dobrze, później zapraszają mnie do siebie, ja tam przynoszę im mandarynki, które już rozgniecione mam w tych sakwach, oni tam po prostu barana zabijają i po prostu świętujemy. Ja mówię, gdzie by to mi się przytrafiło, gdybym po prostu była z kimś, to by tu popatrzyli, okej, okay, to wy tam pod lasem sobie w tym namiocie jesteście, wszystko wam będzie dobrze. No. Wzrost ci pomaga czy przeszkadza? No, pomaga w końcu. Jakby... My nie powiedziałyśmy, ile masz wzrostu. 1,94 m i pomaga bardzo, bo to jest taki icebreaker po prostu każdej konwersacji, że no po prostu zwykle nie wiadomo, czego zacząć jakąś rozmowę, a tutaj się okazuje, że to mój wzrost, ola Boga, pani taka wysoka, zaraz się muszą ze mną zmierzyć, zaraz zwołają najwyższego, żeby się ze mną zmierzył. Ja oczywiście mam tego dużo dystansu, to jest takie poczucie trochę Benny Hilla, no więc po prostu trzeba mieć tego dystansu, trzeba po prostu porobić żarty z siebie, oni wszyscy się wtedy za brzuchy łapią ze śmiechu, a po 5 minutach po prostu już jesteśmy u nich w domu i po prostu o Bogu rozmawiamy, więc ja myślę sobie, że nic mi tak nie pomaga w tej podróży, jak ten mój wzrost.
i jakiś taki dystans do niego, bo po prostu gdy nie wiadomo, o czym rozmawiać, no to po prostu można się trochę pośmiać z siebie, a to, że no jest, no trudno nie dziwić się im, że po prostu patrzą się na mnie, no bo jest to niebywałe. I trochę jak taki cyrk objezdny, po prostu ja na tym motorze z tym moim wzrostem przyjeżdżam po tych jakichś wioskach na końcu świata, schodzę i po prostu oni mogą w to uwierzyć. No i oczywiście ich to bawi, ja jeszcze jakoś podkręcam jakimiś żartami, zrywam im jabłko z najwyższej gałęzi, oni tam ola Boga, ola Boga, ale śmieszne. I to jest naprawdę jakiś powód do, jakiś początek czegoś fajnego. No ale mimo to budzisz uczucia opiekuńcze. Wśród ludzi. No, wiesz co, kurczę, to zawsze jest kobieta sama w drodze, no to kurczę, to są jakieś takie, że tak powiem, instynktowne, gdzieś wrodzone w nas odruchy, no po prostu, że trzeba się zaopiekować. No, nie ma faceta, który po prostu przejechał i nie zareagował. I oczywiście od razu mówi, że to u niego tam w domu jest matka, siostra, dwie kuzynki, że ja z nimi, z tymi kuzynkami będę w pokoju spała, że to nie, że on coś chce. No i to jest świetne po prostu. Więc ja myślę, że wzrost, po prostu to właśnie, że jestem kobietą, paradoksalnie, bardzo mi pomaga, bo oczywiście to jeszcze jest mnóstwo innych sytuacji, że oh, you pretty, come to my house. No ale jak się jest naprawdę bardzo jakimś asertywnym, no po prostu nie można wysyłać jakichś takich dwuznacznych sygnałów i po prostu pewne tematy się ukróca szybko i nie ma tematu, bo często też jest tak, że w jakichś krajach albo w miejscach, gdzie żyją bardziej prości ludzie, no dla nich to, że jest kobieta sama, no to oznacza, że po prostu jeszcze i mówię im, że ja tutaj nie mam męża i że nie mam dzieci, no to dla nich to jest sygnał, że natychmiast tego męża trzeba znaleźć, bo to nie jest normalne. I oni wtedy biorą sprawy w swoje ręce, zaraz tam odpalają tych swoich po prostu malutkich telefonik, jakieś Facebooki i mi tam pokazują profile kawalerów, którzy są dostępni. Ja sobie myślę, że to jest takie piękne, że u nas to jest jakieś takie kurcze szukanie męża, to jest jakiś zawiły proces, a u nich to po prostu siadają kobiety, siadają mężczyźni, szybko myślą, kto jest we wsi dostępny, trzeba go zawołać tutaj na kolację, bo tu jest panna do wzięcia i po prostu, ale jak się im powie, że nie, no to okej, okay, to nie. No, oni w dobrej wierze pewne rzeczy robią, więc tak. No, tak po prostu się holistycznie chcą tobą zaopiekować. Całościowo, no taki all-inclusive, w wiosce na końcu świata. Wiemy już, że masz od jakiegoś czasu swoją Dorotę, tak? Tak ma na imię twój motocykl? Tak. Motocykl teraz gdzieś stacjonuje i czeka na lepsze czasy, aż się wreszcie z nią spotkasz. Ale pewnie też miałaś jakieś na swojej drodze bardzo dziwne środki transportu. Jaki był najdziwniejszy, pamiętasz? Dla ciebie? No teraz to już pewnie wszystkie były normalne, nie? Nawet jakbyś płynęła na butelce pustej. Teraz to już żadne egzotyki. Myślę, że chyba z dziwnych pojazdów to były wszystkie, na przykład całą Japonię przyjechałam autostopem i to były te różne dziwne samochody, którymi jechałam, ale nawet tyle samochody, ile po prostu ci kierowcy, z którymi jechałam, to była egzotyka. Bo oczywiście wiadomo, że to jakaś bariera językowa. Albo tam był jakiś stado psów na tylnym siedzeniu, albo jakaś dziwna muzyka w radio, albo na przykład włączone ogrzewanie, jak w saunie po prostu. No więc tak, a tak to po prostu trochę, no faktycznie czasami takie podróżowanie przypomina jakiegoś złombola, czy po prostu podróżowanie na byle czym, na jakichś tratwach albo łódkach, gdzie tam po prostu ręką, palcem wszystkie dziury są po prostu łatane i naprawdę siedzisz i odmawiasz zdrowaśki, żeby tylko jakoś dopłynąć. Albo właśnie tratwy zbudowane z byle czego, na którym po prostu wjeżdża ten bus, którym jedziesz też. No jakieś BHP oczywiście to nie, to tam nie jest jakimś najważniejszą rzeczą. Aczkolwiek ja też to lubię, że no gdzieś te brak jakiejś regulacji stwarza jakieś bezkresne pole do kreatywności, no, że nie ma takiej rzeczy, której by się nie dało zrobić. No. I bardzo zawsze to szanuję. I jak widać, no po prostu nic złego mi się nie stało. Czyli to jakoś tam na granicy funkcjonalności istnieje i działa. A był taki moment, że się po prostu bałaś, strasznie się bałaś?
Oczywiście, że tak. No często jest tak, że się boisz. Myślę, że takimi momentami są choroby różnego rodzaju w podróży. No bo tak jak normalnie jestem, powiedzmy, panią sytuacji i po prostu kontroluję wszystko, nawet jak coś dziwnego się dzieje, ja mogę się wycofać, mogę kogoś poprosić o pomoc, mogę zacząć krzyczeć. To jest bardzo dobre, polecam wszystkim. Krzyczenie naprawdę robi bardzo dużo, prosty patent. Ale jak jestem chora i tracę kontakt z rzeczywistością i po prostu nie orientuję się, co się dzieje, widzę, że ze mną się dzieje coś złego, kiedy tracę przytomność, wioząc się taksówką do szpitala i tak dalej, no to są rzeczy jakieś takie, które naprawdę się boję, tak? Zwłaszcza, że zwykle to są jakieś choroby egzotyczne, typu dziwne rzeczy się ze mną dzieją wtedy. To nie jest tak, że a, chyba grypa, o, chyba coś ciężkostrawnego zjadłam. Nie, to są takie dziwne choroby, które mają dziwne objawy. I tak miałam tą dengę, o której pisałam w tej książce. W zeszłym roku w Indiach jakiś koklusz złapałam. No i to były, czy gdzieś tam w Algierii, jakąś przedziwną grypę, gdzie praktycznie rozłożyło mnie tak, że na 3 tygodnie u ludzi jednych zostałam, bo po prostu mnie nie puścili, bo też nie byłam w stanie w ogóle wyjść od nich. Więc to były takie momenty, gdzie się bałam autentyczne i po prostu adrenalina mnie trzymała do momentu, kiedy wiedziałam, że dowiozłam się w jakieś bezpieczne miejsce, czy to jak była przy tej dędzy, jak dowiozłam się do szpitala i mnie położyli po prostu już na łóżku, czy w tej Algierii, kiedy ta pani mama, jego nazywałam, bo ona gdzieś finalnie się mną opiekowała, jak po prostu powiedziała, że po prostu u nich zostaje, że nigdzie nie idę dalej po prostu. I tam w nocy przychodziła do mnie z temperaturą, lekarzem i jakimś syropem, żeby mnie tam stawiało ci na nogi. Czy mój dobry właśnie znajomy, do których zatrzymałam się w Indiach w agroturystyce, który mnie z tym kokluszem półtonną wiózł do tego szpitala i tam później u nich zostałam i chorowałam, a oni się mną opiekowali. No w takich momentach, kiedy po prostu czułam się zaopiekowana, wtedy ze mnie jakby schodziła ta adrenalina, wtedy dopiero tak naprawdę się rozchorowywałam na dobre. No ale tak, no to są momenty, w których się po prostu bałam, bo no bo gdzieś sytuacja się wymykała mi spod kontroli, a tak to całą resztę mogłam jakoś sama mogłam obronną ręką wyjść po prostu z jakichś dziwnych, patowych sytuacji. Ale bałaś się bardziej o siebie, czy bałaś się bardziej o to, jak rodzina to znosi, będąc daleko? No to oczywiście ja tam się bardziej bałam o siebie, bo po prostu powiedziałam, że jak tylko będzie ze mną lepiej, to z nimi też będzie lepiej. No oczywiście ten dystans nie pomagał, aczkolwiek teraz naprawdę ja w każdym kraju, do którego jadę, to już na lotnisku zazwyczaj kupuję sobie kartę SIM z jakimiś tam gigabajtami internetu i bycie na łączach z rodziną, to nie jest tak, jak kiedyś się wysyłało, na czym czasami ubolewam, że się wysyłało jakiś telegram, żyję, przyślijcie hajsy, odbiór, nie? I raz na 5 miesięcy się wysyłało taki telegram i sprawa była załatwiona. A tutaj po prostu ten codzienny kontakt też przyzwyczaja rodzinę, że jest się na łączach i czasami chciałabym się czuć jak podróżnik sprzed lat, będący na końcu świata i naprawdę taką egzotykę zdobywający dżunglę i jakieś tam niedostępne zakamarki świata eksplorujący. A tutaj po prostu dostajesz SMS-em przypomnienie, że od kosmetyczki, że dawno nie byłaś, a ona jakoś w bazie ma swojej. No i miałam takie właśnie gdzieś tam, jeżdżąc motorem po Himalajach. Nie zapomnę, że właśnie nie było tego zasięgu na jakiejś przełęczy. Usłyszałam, że przyszły wiadomości jakieś. Zatrzymałam tym motorem, stwierdziłam, że Jezus, tak. Chyba za 3 dni nie miałam zasięgu, więc może to są jakieś wiadomości z domu. I tam, że wiało, padało, ja w tych ortalionach szybko gdzieś tam wyciągam ten telefon, żeby przeczytać tą wiadomość z domu, a tam po prostu time for wax, czyli tam gdzieś chodzi na depilację, przyszedł SMS, że o, dawno nie byłaś u nas, przypominam. Ja sobie myślę, to jest po prostu straszne, że człowiek na końcu świata tutaj walczy z żywiołami w tych Himalajach, że liczy, że może właśnie to jest ta informacja z domu, że coś się dzieje albo coś, nie wiem, wróć natychmiast, a tutaj po prostu jakieś promocyjne SMS-y przyszły z informacją, że właśnie, na No włosku a się. propos, no właśnie, ale z tą depilacją nie we wszystkich zakątkach świata jest tak prosto, nie? No właśnie, no właśnie, właśnie.
Środki transportu, powiedziałaś mniej więcej, i kiedy przyszło coś takiego, że kupię sobie swój środek transportu, żeby być bardziej samodzielna, tak? Pewnie o to chodziło, niezależna. No tak, to chodzi właśnie o to, żeby nie musieć jechać tymi autobusami z punktu A do punktu B, tylko żeby zobaczyć te nieskończenie wiele miejsc po drodze. I najpierw zaczęło się od skutera, który gdzieś tam pożyczałam w Azji Południowo-Wschodniej, a potem zrobiłam prawo jazdy na motocykl. I tą ostatnią podróż zaczęłam w 2016 roku właśnie autostopem po Japonii, potem Rosja, Władywostok, a potem pojechałam do Mongolii i tam po raz pierwszy pożyczyłam motocykl. I te bezkresne stepy i przestrzenie, no nie, to było, ja się w tym zakochałam. Znaczy to była po prostu prawdziwa wolność. Ja czułam, że mam skrzydła i ja latam po prostu. Jeżdżę od jakiejś jurty przez jakąś górę, od jakiejś drugiej jurty, po prostu tutaj pędzę z koniem i tu coś. Znaczy to było coś absolutnie nieprawdopodobne. Nie zapomnę pierwszego dnia, jak pożyczyłam ten motocykl i po prostu ruszyłam w ten step. To mi zabrakło paliwa, bo ja po prostu w ogóle nie kontrolowałam tego. Oczywiście ja też nie miałam wtedy jeszcze jakiegoś wyczucia, ile jest pełen bagna, ile jest. I, no i oczywiście, ale to później jak zrozumiałam, że skończyło mi się to paliwo i ja nagle tak, i ja pierdziele, to jestem na środku niczego, ale ten brak paliwa uruchomił jakąś lawinę nieprawdopodobnych wydarzeń. Zaraz tam się znalazł jakiś facet na koniu, który tam jak pokazuje mu, że nie ma paliwa, on tam zaraz gdzieś jedzie z jakąś ciężarówką, mnie z tym motorem, a tą ciężarówkę wsadzili. Ja sobie myślę, to jest jeszcze lepsze niż gdybym miał to paliwo. Ja to nagle, a wszyscy pijani w tej ciężarówce, nie zapomnę, że tam po prostu... Ale na szczęście oczywiście ten step płaski, więc po prostu tą ciężarówką nie było szansy, żeby w coś wjechać po prostu, bo tam drzewa nawet nie ma. No i po prostu byłam, tego dnia naprawdę poczułam się, że to jest moje szczęście, że ja tak chcę jeździć tym motorem, a nawet jak się popsuje, to proszę, czy ktoś skończył tak dzień, jak ja po prostu z ciężarówką pijanych facetów, którzy mi tam pomagają trzymać ten motocykl. I na początku po prostu w każdym kraju, kolejnym kraju starałam się pożyczyć motocykl, albo kupowałam, sprzedawałam motocykl, albo dostawałam tam od znajomych motocykl. No ale po półtora roku takiego jeżdżenia stwierdziłam, że ja naprawdę chcę poczuć taką wolność i wiatr na twarzy i w plecach, że po prostu chcę jechać, żebym nie musiała gdzieś te motocykle oddawać, że za każdym razem po prostu jakieś tutaj się załatwianie papierów, że po prostu chcę jechać przed siebie, że przekraczać granice kolejne i cały czas jechać naprzód. No i że do czegoś takiego potrzebuję swojego motocykla, więc ja na 2 miesiące wróciłam do Polski, tutaj przy wsparciu lokalnych motocyklistów. Ja oczywiście do tej pory pojęcia nie mam o motocyklach i w zasadzie wszystko mi na byle czym jestem w stanie pojechać. I te chłopaki mi pomogli kupić motor, zrobiłam go w miesiąc i na lawecie wywiozłam do Maroka i od Maroka na kołach jadę na wschód, najpierw przez Saharę, potem jakby Europę, tutaj Bliski Wschód, tam Azję Centralną i tak dalej, kierunek Władywostok. No i to jest po prostu jakaś epopeja, no to jest po prostu nieprawdopodobnego coś. Po prostu przemierza się świat na dwóch kółkach, jakby doświadczając każdego centymetra świata dosłownie. I no nie wiem, ja już chyba nie potrafiła wrócić do takiego jeżdżenia normalnie autobusowego, bo właśnie jakby potwierdziły się moje przypuszczenia, że najpiękniejsze rzeczy są po tej drodze, a nie w punkcie A czy w B, tylko właśnie po tych wszystkich wioskach, gdzie ci ludzie po prostu nie wiedzą, co ty tam robisz, bo to nikt się nie zatrzymuje, ale są tak się cieszą, że ty tutaj przyjechałaś, oni teraz pokażą to jakieś źródła gorące, potem gdzieś tam wezmą cię za jakąś górą, bo tam jest jakiś piękny las. I się okazuje, że naprawdę najpiękniejsze rzeczy to są po prostu pomiędzy tym punktami A i B, do którego normalnie wiozą ludzi środki komunikacji. No dobra, ale skąd wiedziałaś, gdzie jechać, czy nie wiedziałaś? Wiesz co, do tych troszeczkach, że tak naprawdę to ja nie wiem, gdzie ja jadę. No, po prostu jakoś tak się składało, że jechałam na wschód z zygzakiem. Zwykle w nawigacji wpisywałam trasy rowerowe po to, żeby właśnie jechać szutrami, a nie asfaltem. Działa nawigacja! No tak, teraz to już wiesz, no, czego nie ma, proszę pani. Wiesz. No tak, no nawigację miałam, mapy wgrane, także nawet bez internetu działały. Ale zawsze też mam mapy papierowe po to, żeby, no nie wiem, tak lubię ten papier mieć, żeby też z lokalnymi ludźmi rozmawiać o miejscach. Często jest tak, że właśnie na tych mapach papierowych ci lokalni ludzie mi rysują, że mam gdzieś tam pojechać, bo tam coś jest.
Często w ogóle zapominam po drodze, co tam miało być. I to jest fajne, bo na przykład ląduję wśród jakichś kolorowych skał, na przykład. Wiesz, że nikt o nich nie wiedział, oni tam wiedzą, że tam jest pięknie. A tak to właśnie w tej nawigacji wpisuję trasy rowerowe, bo mam motocykl do takiego offroadu, więc jeżdżę górami, lasami po tych szutrach. No i to jest super, bo wtedy naprawdę nie wiesz, gdzie jedziesz, no bo jedziesz górami, rzekami, no i wtedy po prostu widzisz rzeczy naprawdę nowe. No i tyle, a tak to mniej więcej jakiś kierunek, no to dokładnie zygzakiem na wschód. Mniej więcej wiesz, jak nareperować motocykl, gdyby się coś stało. Aha, a miałaś taką sytuację? Nie mam ani śrubokręta i to jest najlepsze, bo ja nie mam wiedzy ani narzędzi, ale ja mam mnóstwo czasu. Więc jak ten motocykl się coś popsuje albo złapie kapcia, no to co ja pierwsze co robię? Rozkładam kocyk, wyciągam, zawsze mam pyszne jakieś jedzonka i termosik i woda i ja po prostu w słonku sobie czekam na jakiś pierwszy samochód przejeżdżający, a jak już wspomniałam, nie ma osoby, która by przyjechała obok mnie bez zapytania się how are you i czy wszystko jest okej. I ja wtedy mówię, że nie okej, bo nie działa. No i wtedy mój problem już jest jego problemem, tak? Bo on widzi, że ja tam mówię, że ja nic nie wiem. On coś tam próbuje naprawić czy coś, ale najczęściej prowadzi do tego, że albo ze mną stoi na jeszcze kogoś trzeciego, kto się na tym zna, albo gdzieś mi pakuje na pakę z tym motorem, albo jakiegoś transita i mnie po prostu wiezie do mechanika. No i, a później tak, no właśnie, tak jak już też mówiłam, to jest jakieś uruchamia to lawinę przedziwnych wydarzeń, bo ten mechanik nie ma tej części, ja muszę gdzieś się przespać, więc na przykład, nie wiem, spałam też już na komisariacie w areszcie, bo to było jedyne miejsce, gdzie mogłam spać i tak dalej, i tak dalej. I później na koniec dnia sobie myślałam, że fajnie, że ten motor się popsuł, no popatrz, co ja tutaj robię, jestem na grillu z księdzem, policjantem i właścicielem sklepu i gadamy o skorpionach na przykład. I myślałam, gdzie by takie coś się nie przytrafiło mi, gdyby nie to, że ten motor tutaj po prostu musimy zreperować, no. No właśnie, ale ty mówisz cały czas, rozmawiam, mówię, właśnie, jak się porozumiewasz? No przecież angielski jest całkiem już szeroko znany. Zawsze jest tam ktoś, kto trochę umie. A jak nie, to są te Google Translatory wszystkie, które pomagają. Albo na telefonie jest ktoś, kto umie i tłumaczy. Później też jest tak, że faktycznie czasami już zapuszczam się w jakieś takie zakamarki, że w tych wioskach na końcu świata, to nikt już nic nie mówi w żadnym języku, tylko w swoim jakimś dialekcie, który już do niczego nie jest podobny. Ale się okazuje, że to nie przeszkadza w niczym, bo też z tymi ludźmi to nie, że ja tam o jakichś teoriach filozoficznych i sytuacji geopolitycznych chcę rozmawiać, tylko naprawdę rzeczy, które ich interesują, to jest to, czy właśnie jestem ja, czy mam dzieci, czy mam męża, czy mama, tata żyją, a gdzie siostra, a co siostra robi, a co ja robię, a gdzie ja mieszkam, a gdzie ta Polska. Ja na taką okazję jestem przygotowany, mam taką analogową prezentację o sobie i Polsce, mianowicie widokówki z Polski plus wydrukowane z zdjęcia mnie, mojej rodziny, mojego mieszkania, pracy mojej siostry z weterynarzem, więc tam jakieś kotki pod kroplówką i tak dalej. No i to naprawdę im wystarczy. Są te wszystkie widokówki i te wszystkie zdjęcia zwykle są po prostu tłustymi paluszkami już oblepione od tych po prostu oglądań i pokazywania sobie nawzajem. Ja później zwykle na samym końcu jakąś taką widokówkę zostawiam z tyłu z jakimiś tam podziękowaniami, telefonem, mailem, że jakby coś się działo i zawsze mogę im pomóc. I się okazuje, że to jest dla nich wystarczające. Oni naprawdę dużo już wiedzą po obejrzeniu tego. Ja tam jeszcze mam jakąś mapę, pokazuję, gdzie jest ta Polska, tłumaczę troszeczkę, no i to. No bo oni tak samo później, co oni, nie że mi tam mówią o tym, jaką książkę ostatnio czytali, tylko po prostu oni biorą i idą ze mną i pokazują mi swoje barany. I jak dużo ich mają i że mają 3 konie i te konie muszę też zobaczyć. Potem przyjeżdża na koniu siostra z dzieciakami i z mężem i razem jemy i oni tłumaczą jeszcze, kto jest tu, a że to babcia, to jest matka tego, a to jest ich sąsiad i to. No więc to są rzeczy, o których oni chcą rozmawiać i do tego wystarczą naprawdę 2 ręce, żeby się dogadać. Chyba nic tak nie jednoczy jak wspólne problemy, ale też wspólne jedzenie. Tak. Wszystkiego, co ci tam dawali pod nos, spróbowałaś? Tak jest, to... Znaczy, to jest fantastyczne, no bo ja wtedy naprawdę wiem, że jem rzeczy autentyczne, no, że jem to, co oni po prostu jedzą.
No to są przedziwne rzeczy. Ja to jestem taka, nie że właśnie wegetarianka, no ale ja w ogóle mięsa nie potrzebuję za bardzo. Ale też właśnie nie mogę być wegetarianką, no bo jest szereg miejsc, gdzie oni po prostu mięso, śniadanie, obiad, kolacja. Poza tym ja jadąc albo będąc gdzieś jako gość, to ja tam nie mogę zacząć nagle ludziom tłumaczyć, że nie mięsa, bo na przykład, nie wiem, w Mongolii czy w ogóle w Azji Centralnej nie jedzenie mięsa, to tak jakbym im powiedziała, że ja wody nie piję. Że tak mam, że wody nie piję. Dla nich to jest tak podstawowa rzecz, jedzenie mięsa, że... Więc ja stwierdziłam, że nie ma co im tłumaczyć, bo oni później patrzą, to co jesz, trawę jesz i... To jest taka moja zasada, że po prostu ja jem absolutnie wszystko. Zawsze mówię, że to, co oni jedzą, to ja też jem. Ja zawsze mam ze sobą oczywiście jakieś tam jedzenia, z którymi chętnie się dzielę, bo to dla nich jakaś tam egzotyka, bo to jest jakieś, nie wiem, migdały na przykład, albo orzechy, albo no coś, co tam jako emergency food ze sobą wiozę, jakąś puszkę, czegokolwiek. I no i ja wtedy się cieszę, że tak naprawdę smakuję bardzo lokalnej kuchni, że to nie jedna wycieczka wykupiona za miliony nie dałaby mi możliwości kosztowania czegoś tak autentycznego, jak właśnie mam w danej chwili. Pieska w 5 smakach? Myślę, że psa też jadłam. Na przykład całe północno-wschodnie Indie, Nagala, no to tam wszędzie w menu to było tam beef i dog, no. Znaczy ten dog, znaczy pies jest zwykle jakimś takim rarytasem, więc nie sądzę, żeby oni podmieniali to celowo, bo zwykle to jest droższe mięso, więc pewnie raczej w drugą stronę oszukują. No ale myślę, że tak, no nieświadomie pewnie, że ja mam wszystko, tak mi się wydaje. No jakby to zwykle smakuje po prostu sosem, w którym jest podlane i tyle. I tak. A masz jakieś takie rzeczy, których byś się nie tknęła, wiesz, na pewno, żebyś nie spróbowała? Jakieś robale czy coś? Widzę, że ktoś to je, to ja też to jem. Rzucam jakieś robaki, karaluchy, jadłam jakieś kozie oczy, które były właśnie podane mi jako no, najbardziej zacnemu gościowi w domu. I póki ja widzę, że ktoś to je, no to znaczy, że to jest do jedzenia, więc po prostu staram się nie myśleć o tym, tylko wsadzam do buzi i przełykam. Cały czas tłumacząc sobie, że to jest jakieś doświadczenie unikalne na skalę światową. Oczywiście często to w ogóle mi nie smakuje, no bo to może mieć jakieś gdzieś tam w Afryce, to dla mnie to smakowało jakimś takim po prostu krowią kupą, jakaś taka zielona papka to była, Jezus, masakryczna, ale przełykasz to, no bo oni wszyscy gdzieś tam zajadają, wiesz. Więc to, czy czegoś, wiesz, nie jadłam, no zwykle jem, inna rzecz, czy mi to po prostu smakowało, więc pewnie raczej nie. No są różne smaki, jesteśmy do różnych smaków przyzwyczajeni, prawda? Tak, jak na przykład... W większości, pewnie większość naszych smaków nie podchodziła, nie? Więc na pewno. Byłaś w stanie zabrać ze sobą jakieś jedzenie na podróż, jakoś tak więcej, bo wiem, że nawet się ciuchów po drodze pozbywałaś i kupowałaś nowe, bo się po prostu najnormalniej w świecie zużywały. Tak, no wiesz co, no, tak jak mówiłam, to ostatnia podróż trwała 4 lata, więc ja też przestałam jakąś ją nazywać podróżą, no bo wiem, można wjechać na 2 tygodnie, może można wjechać na 3 miesiące, ale jak już jesteś 4 lata w drodze, no to nie jest podróż, tylko to jest twoje życie, które to jest takie prawdziwe nomadzie życie. I inaczej w ogóle podchodzisz wtedy do tego, że nie, właśnie nie bierzesz rzeczy na zapas, bo nie da się zabrać rzeczy na 4 lata i uczysz się po prostu takiego nomadziego życia, o tym tu mówimy, po prostu o funkcjonowaniu w drodze, że jadąc na motocyklu przez 4 lata, to po prostu musisz, nie wiem, zaplanować albo myśleć o tym, że nie wiem, jakieś lekarza trzeba będzie, może jakieś zęba naprawić gdzieś, albo właśnie trzeba będzie, nie wiem, kupić gdzieś jakiś sweter, albo, nie wiem, ręcznik trzeba wymienić. No więc jeżeli akurat się nie trafi jakiś transport z Polski czy coś, co też sobie załatwiam, bo jakieś soczewki czy rzeczy, które, nie wiem, filtry do wody, potrzebuję jakiś taki bardziej specjalistyczny sprzęt, to gdzieś sobie organizowałam jakieś tam paczki, które wysyłano mi. Ale na całą resztę właśnie jedzenie, cały czas zawsze mam ze sobą jakiś taki zapas, taki podstawowy jedzenie, jakby coś się stało, żebym po prostu mogła gdzieś ze 2 dni przeżyć. No to też nie bierzesz tego na całe tygodnie, tylko po prostu myślisz o trasie, która cię czeka i wiesz, czym będziesz potrzebowała, nie wiem, zapas wody pitnej albo zapas jedzenia i po prostu to bierzesz. No zwykle nie ma już tak odludnych miejsc, albo ja nie byłam takich, żeby się dniami jechało, nikogo nie było, bo nawet gdzieś tam
Jak byłam w Tadżykistanie, to tam doliną Bartang jechałam. Mówiono mi, że jakiś tam później jest trudny odcinek, tam 150 kilometrów, gdzie tam nikogo nie będzie. Ale przecież znowu byli jacyś tam pasterze z owcami w jakiejś chatce i tam u nich się zatrzymałam. Oni poprosili, czy mogę zostawić im swój nóż, a oni za to dali mi tam jakoś kefiru i chleba. No i pomyślałam sobie, no więc nawet w takich miejscach, gdzie nikogo nie miało być, no po prostu spotykasz kogoś. I czy jak jechałam przez Saharę, no to tam też nikogo nie było, po prostu długie kilometry, ale taka zasada chyba jakaś niepisana, że każdy samochód, który mnie mijał, to się zatrzymywał, pytali się, czy wszystko dobrze, na pewno, i dawali mi jakieś napoje, pomarańcze. Ja mówiłam, że nie, nie potrzebuję, że mam. Nie, to jest Sahara, tu musisz to wziąć. I tak jest, że nie trzeba po prostu brać wszystkiego, chyba, tylko trzeba być po prostu otwartym na rzeczy, które na pewno się gdzieś po drodze spotkają. A później też będąc w drodze, to dla mnie zawsze było takie oczyszczające, bo no jeszcze poza całym tym systemem i obiegiem jakiegoś takiego konsumpcjonizmu, nie jestem jakaś antysystemowa, żeby było jasne, ale no nie wiem, ma się 3 spłowiałe t-shirty i w porządku to jest, po prostu ważne, żeby były czyste, nie? Jakby nie podąża się z jakimiś trendami i modami, że nie trzeba mieć, nie wiem, czegoś, no po prostu nie malujesz oka, po prostu masz jakiś krem z filtrem, po prostu, żeby ci po prostu tej twarzy nie spaliło. I naprawdę masz kilka rzeczy na krzyż. To jest takie bardzo oczyszczające, że naprawdę niewiele trzeba, że 2 sakwy, które miałam, plus jakiś tam 3 worek z kempingiem, znaczy z rzeczami do biwaku, okazało się, że są wystarczające naprawdę komfortowego przeżycia, nie? Kolejnego dnia. No i na przykład goszcząc na weselu w takich, powiedzmy, zwykłych ciuchach, nie czułaś się dziwnie? No nie, bo tam też nikt jakoś wystawnie się nie ubiera, ale oczywiście mam zawsze z sobą jakąś tam, powiedzmy, koszulę, którą, jak miałam przyjemność spotkać się z ambasadorem Polski w Indiach, którą też taką lnianą koszulę kupiłam sobie gdzieś tam po drodze w jakimś Ciucholandzie, bo po prostu była fajna, lekka i taka na te ciepłoty dobra. No to ją ubrałam i naprawdę razem z jeansami wydawało mi się, że wyglądałam jak $1 milion. Oczywiście to nie była jakaś suknia z cekinami i jakbym pewnie inaczej się ubrała, będąc tutaj, ale gdzieś tam w drodze każdy też, przyjmując cię w goście, zapraszając tak zwaną herbatkę do ambasadora, raczej spotyka się, raczej oczekuje spotkania z podróżniczką i raczej też wie, że to właśnie nie przyjadę tutaj w wyprasowanej sukni, tylko po prostu w dżinsach i w białej koszuli i z ciemną opalenizną. I zwykle nie wyprowadzam ich z błędu, właśnie tak się pojawiając ubrana. Ale poza tym naprawdę wszędzie można dostać wszystko. Jakby, Ciucholandy są wszędzie. Na całym świecie są Ciucholandy? Na całym świecie. No to po prostu idziesz, kupujesz, pierzesz, prasujesz i naprawdę wyglądasz jak $1 milion, więc można wszystko znaleźć. Pewnie suknie z cykinami też bym tam... ale przecież byłam w Turcji, jak byłam w Ankarze, to tam też spotkałam się z lokalną motocyklową społecznością i powiedzieli mi, że jutro jest wesele. Wesele na 600 osób i że ja też jestem zaproszona, bo to 600 czy 601 gości różnicy nie robi. Ja mówię, ale przecież ja to... Bo to wiecie, Ankara, tam, że w takich dużych wedding hallach oni to organizują. No, że oni wszyscy po prostu pod krawatami, naprawdę no, takie wesele, klasa średnia w stolicy Turcji, no to wiedziałam, że no, to teraz już nie wskoczę tutaj w dżinsach i w tej białej koszuli, ale to znowu dziewczyny, wszystkie te żony tych mechaników i innych motocyklistów stwierdziły, że dobra, dziewczyny, wszystko z szafy wyciągacie, musimy ubrać Maję, no i słuchajcie, tak byłam, po prostu tak mnie ubrały, po prostu wymalowały. Jeszcze obskoczyłyśmy fryzjera, kosmetyczkę i tak dalej. Jeden co, oczywiście mam 43 rozmiar nogi, więc butów nie znalazłyśmy. Więc miałam takie tenisóweczki, które szybko przyprałam, a że miały dziurę, więc ja jeszcze tam szybciutko je musiałam zacerować. Ale nie przeszkadzało, to był jakiś taki delikatny akcent sportowy w tej mojej kreacji. No więc wszystko można, naprawdę wszystko. No więc im bardziej się trochę tak ryguje, że trochę nie masz co się ubrać, to zaraz kobiety na całym świecie bardzo chętnie cię ubiorą, grzebiąc w swoich szafach. Mają suknię po kostki, akurat miałaś w kolanko. Dokładnie tak było. No i czego ci teraz brakuje najbardziej? Pewnie podróżowanie, ale czego tak konkretnie? Wiesz, to podróżowanie konkretnie? Paradoksalnie nie, bo też się każdy mnie pyta teraz, czy po takiej 4-letniej podróży, to czy jak ja się w ogóle odnajduję tutaj. I odnajduję się dobrze, bo po prostu to podróżowanie nie jest możliwe i to pomaga. No tak jak po prostu, no jak się czujesz nie idąc do kina, no czuję się okej, bo te kina są zamknięte, nie można pójść do kina, tak? Nie zjem ciastka, bo nie ma ciastka.
Więc... To nie jest okej. Ale pewnie łatwiej jest mi to znieść, niż gdyby po prostu można było podróżować, a ja z jakiegoś powodu nie mogłabym. Więc jakby znoszę to dobrze. Brakuje mi ludzi po prostu, bo ja w ogóle nawet będąc w kraju, to po prostu lubię się spotykać. Lubię do siebie zapraszać, lubię wychodzić, lubię spotkać się na mieście. Potrzebuję ludzi, po prostu potrzebuję jakiejś rozmowy, nie wiem, potrzebuję słuchać ludzi, dowiadywać się czegoś. Więc tego na pewno mi brakuje i ten taki social distancing to w ogóle nie jest moja rzecz. Tak sobie kiedyś myślałam, jak zaczęła się ta pandemia, jak tym lotem do domu wróciłam do kraju, ten lockdown i ta kwarantanna, wiedziałam, że w sumie tak mogłoby wyglądać moje piekło na ziemi, tak? Że zakaz podróżowania, zakaz spotykania się, siedzenie, obowiązkowe siedzenie na chacie w ogóle, zakaz jakiegokolwiek przemieszczania się, to wszystko, co uwielbiam, no to zostało zabrane, nie? Ale myślę, że gorzej mogło być. Jak rozmawiałyśmy, mogłabym mieć właścicielką kwatery w Białce Tatrzańskiej z wyciągiem, to wtedy bym dopiero ubolewała. Więc myślę, że nie mam prawa narzekać. Trochę się martwię, czy takie moje podróżowanie, jakie uprawiam, będzie możliwe szybko po powrocie, bo mimo wszystko naprawdę jeździłam od domu do domu. Bywały tygodnie, kiedy w ogóle nie zawijałam do jakiegoś hotelu, tylko po prostu albo był namiot, albo po prostu domy, jurty i inne komisariaty. I ta otwartość na obcokrajowców była wielka, a teraz mimo wszystko zostanie ludziom w głowie, że gość w dom to koronawirus w dom i że jakaś zaraza, jest możliwość przenoszenia jakichś chorób niewidzialnych, bo tego nas nauczył koronawirus, że po prostu nie widzimy, a on się bardzo szybko roznosi przez takich ludzi, którzy właśnie jeżdżą z miejsca w miejsce, bo to jest prawdą. Więc boję się, że ludzie będą się bali i będą ten dystans trzymać. I no wtedy będzie mi naprawdę jakoś tam ciężko, bo bardzo sobie, dla bardzo ważnym elementem mojego podróżowania były te spotkania. Ale ja myślę, że jak teraz, jak się już uda, daj Boże, żeby się udało jak najszybciej, jak już teraz wyjedziesz, to pewnie na kolejne nie wiem ile lat. Pierwsza podróż było 1,5 roku, druga podróż 4 lata. No, no właśnie, to tak szybko rośnie, nawet nie podwojony czas, tylko jeszcze tego więcej. Okazuje się motor i namiot, to tak naprawdę można jechać bez końca, bo to tej kasy się w ogóle nie wydaje. Wiesz, jakby no w większości krajów, w których byłam, paliwo było tańsze niż woda. Biwakowanie na dziko bezpłatne. Później zaraz ci przynoszą jakiś chleb, jabłka, które siłą rzeczy bierzesz i później wcinasz. I naprawdę to schodziło na jakieś takie, bo budżetowo to wcale nie jakoś nie ważyło dużo. Bo też mi się wydaje, że najdroższy obecnie jest czas. I ludzie po prostu wydają dużo, bo muszą zaplanować coś, bo mają 2 tygodnie tylko urlopu i muszą jakieś rezerwacje porobić, samoloty i tak dalej. A jak tego czasu masz bardzo dużo, bo nic cię nie ogranicza, no to po prostu jedziesz i przyjmujesz wszystko, co cię w tej drodze spotka i wtedy masz czas, żeby się zatrzymać, u tego pomieszkać, z tamtym pojechać. I dlatego ta podróż jest taki, myślałam, że to 2 lata mi zajmie, a zrobiło się 4, tylko pandemia globalna mnie zatrzymała, bo tak to pewnie teraz byłabym gdzieś tam. Ale myślę, że to dobrze, no bo teraz mam czas, żeby jakoś przetrawić wszystko, co mnie spotkało po drodze, bo bardzo dużo tego było i mimo wszystko głowa musi odpocząć po takiej ilości wrażeń i bodźców. Bo po pierwszej podróży miałaś coś takiego, że ojejku, tak, teraz już jest taki czas, że chcę do domu, teraz był taki czas, muszę do domu, bo jest pandemia, tak? No bardzo długo nie chciałam wracać i nie miałam takiego myślenia, bo ja właśnie też przestałam o tej wyjeździe, o tej podróży myśleć jako o podróży, tylko o takim nomadzim trybie życia. I ja się już w nim urządziłam, w tym życiu, w drodze. Więc jakoś miałam wyłączone myślenie o domu i o powrocie do niego, bo po prostu żyłam cały czas na 2 kółkach. Więc to nie przyszedł jeszcze taki moment, że ja tak bym zatęskniła bardzo, więc gdzieś ten wszechświat podjął tą decyzję za mnie. I dobrze, no jakby
też mnie gdzieś ta podróż nauczyła tego, że plany są super i dobrze je mieć, ale okazuje się, że te plany B, które powstają na skutek zniweczenia planów A, nie są wcale takie złe. No, na pewno do mojego kręgosłupa, który po 4 latach jeżdżenia na motocyklu naprawdę dostało się mi. Dla mojego kręgosłupa jest to lepsze i chyba też właśnie dla jakiejś takiej higieny, że jako jednostki takie ludzkie jesteśmy skonstruowani tak, że potrzebujemy jakiejś takiej ram przynajmniej i stabilizacji, że ta praca, dom czy jakiś taki tryb dnia jest po prostu nam potrzebny. To nas jakoś tak osadza. A ja przez 4 lata po prostu lewitowałam, ja po prostu jechałam przed siebie, nie wiedziałam, gdzie będę jutro spała, co będę dzisiaj jadła, co się wydarzy i no oczywiście to było świetne, ale chyba jednak nie jesteśmy do końca przystosowani do takiego trybu życia, więc na pewno ma to swoje dobre strony, cała ta pandemia dla mnie. A ty miałaś stabilizację w postaci motocykla chyba już wtedy. Chyba jedyna i ten naprawdę motocykl i namiot, że też ludzie się pytali, czy ja na przykład, bo ja wszędzie mogę się namiotem rozbić i spałam jak zabita w nim. I ludzie pytali, ale czasami jakieś odgłosy dziwne mnie nie budzą. Ja mówię, dla mnie ten namiot jest takim moim domem. Jak tylko się zamykam tym suwakiem, to ja w ogóle odcina mnie tak, że nie wiem, chyba stado galopujących koni musiały skakać mi nad namiotem, żeby w ogóle mnie obudzić. Bo po prostu to jest taki mój dom i ja tam czuję się bezpiecznie, jak w bunkrze co najmniej, mimo że to kawał szmaty to jest tylko. Ale no takie właśnie to było moje miejsce bezpieczne i cokolwiek by się nie działo, to w tym namiocie po prostu czułam się jak u siebie. Czyli funkcjonowałaś jak żółw albo jak ślimak, tylko szybciej. Tak, dokładnie tak. I 4 lata minęły jak z bicza z trzasu. I też szybko minęła nasza godzinka. Może ktoś tutaj z oglądających, słuchających ma jakieś pytanie. Może tutaj się zgłosić, żeby zadać pytanie Mai Sontag, naszemu dzisiejszemu gościowi. O. Czy masz jakieś najfajniejsze złote rady dla tych, którzy wybraliby się w długą podróż? Chyba najważniejszą taką radą jest, aby wszystko, co się wie, zostawić po prostu w domu. Aby wszystkie uprzedzenia, wszystkie strachy, wszystko to, co myślimy o świecie, naprawdę zostawić w domu i pojechać tam z taką otwartą głową. I wtedy jest najłatwiej, bo wtedy człowiek niczego się nie boi. Wtedy też człowiek nie szuka, na przykład idąc kupić bilet, nie frustruje się tym, że to nie działa w ten sposób, że podchodzisz do okienka, wyciągasz pieniądze i płacisz. Nie, bo to na pewno wygląda w ten sposób, że szukasz na wielkim dworcu kogoś, kto w ogóle ma jakieś bilety na 5 innych busów i on cię zaprowadza, ale nie kupujesz u niego, tylko tamtego. I stąd ci biorą frustrację, bo my jakby w tej podróży używamy jakichś takich schematów wyuczonych, tak? Albo że uważamy, że autobus zaraz ma jechać 11, a oto 11:15, on cały czas nie jedzie. No bo nie, bo ten świat nie jest konstruowany tak jak ten nasz tutaj myślę, że w takim podróżowaniu po prostu pomaga to, że się zapomni o wszystkim, że się trzeba, ja to tak nazywam, że w każdym nowym kraju ja się tam rodzę na nowo, że jest taką tabula rasa, że pierwszy dzień to ja sobie gdzieś tam siedzę na krawężniku i w ogóle patrzę, jak ten świat działa, że na przykład jak oni kupują tutaj te owoce, że ta pani ma je na głowie i potem okej, ona tam idzie, czyli nie, że ją w biegu łapie, tylko coś tam i uczysz się po prostu życia na nowo tak naprawdę. Chyba taka rada. Wiesz, że mamy kolejne tak, czekaj, pytania. Tak, iPhone do mnie tutaj tak, pisze. Tak, do mi. Czy zdradzisz, czym się teraz zajmujesz? Chyba nie życie. Jestem producentką filmową, pracuję dla Papaya Films, to jest taki duży dom produkcyjny i kręcę spoty reklamowe, albo w ogóle kręcę jakieś krótkie formy, ostatnio jakieś kampanie społeczne robiłam. To jest o tyle fajne, że to jest praca taka projektowa, że po prostu biorę, czy też dostaję kolejne zlecenia kolejnych filmów do nakręcania. Jakby praca nad takim filmem, to nie wiem, to jest od kilku tygodni do kilku tam miesięcy. I po prostu się kończy jeden, albo robi to równolegle i w pewnym momencie mogę powiedzieć, oni wiedzą, jak funkcjonuje, że ja się w takim razie tutaj ładnie żegnam i po prostu jadę robić swoje, a później po jakimś czasie wracam i po prostu gdzieś napisują mnie w grafik i dostaję po prostu kolejne zlecenia.
Tak. Jesteś dobra i przyjmują cię znowu z otwartymi rękami. Kurczę, czy no pewnie, czy no, jakoś tak to działa. Na pewno posłucham jakieś doświadczenie w tym, co robię i tak, bo to ja lubię bardzo. Lubię, paradoksalnie lubię też to warszawskie życie, no bo po prostu w końcu mam jakiegoś fryzjera, który po prostu mnie obetnie normalnie, a nie na jakiegoś Mariana, bo po prostu wiesz, z przedziałkiem po środku. Więc ja chętnie wracam tu i ta praca fizyczna pomaga mi w jakiejś takiej higienie, no bo przez ostatnie 4 lata to po prostu była, znaczy nie praca właśnie, praca umysłowa. Przez ostatnie 4 lata to była taka naprawdę praca fizyczna, orka na tym motorze i w głowie to po prostu w pewnym momencie kupiłam sobie sudoku, żeby mieć jakieś takie challenge, że tak powiem, intelektualne, bo prawda jest taka, no właśnie rozmowy z tymi ludźmi, no to kali jeść, pić i to mój dom, a to mój pies, trochę jak z 5-letnim dzieckiem. Więc to, że teraz trochę pracuję głową, jest dla mnie fajne. Ale tu się sypią, czekaj, musimy narzucić. Właśnie, ja jestem na bieżąco. Jadwiga, gratuluję odwagi. Bardzo dziękuję. Prom rady, w maju. Czy wspominasz może jeszcze jakąś sytuację z podróży, o której nie pisałaś w swojej książce ani na blogu? Coś, o czym jeszcze publicznie nie mówiłaś? No słuchajcie, tak, no cała te ostatnie 4 lata. Ja powiem szczerze, że całe to podróżowanie mi bardzo spowszechniało i był taki moment w tej podróży 4-letniej, że ja w ogóle przestałam pisać, no bo po prostu się każdego dnia tyle działo, że nie sposób tego spisać. I bardzo później nad tym ubolewałam, bo to się naprawdę zapomina. Przy tym spiętrzeniu i tych kolejnych warstwach przygód, no po prostu się zapomina tych wszystkich detali, które sprawiają, że nie wiem, to chociażby książka, która jest tutaj pretekstem do spotkań, jest taka soczysta. Więc ja, mnie znajdziecie Państwo na Instagramie, Maja podkreśnik Sontag, czy też na Facebooku jako Maju Baju, a teraz już bardziej na moim prywatnym koncie Maja Sontag, ale bardziej na Instagramie. Tam zawsze miałam jakąś taką dyscyplinę, że wrzucając zdjęcie staram się opisać krótko w ogóle historię, która się wydarzyła w związku z tym zdjęciem. Jest tam sporo historii, naprawdę. I myślę, że jak powstanie jakaś kolejna książka, to właśnie na bazie tych opowieści. Więc zachęcam do Instagrama. Maja podkreśnik Sontag i tam jest chyba 1000 zdjęć i za większością z nich kryją się jakieś historie, które są poniżej spisane, więc tak. Pisanie tam swoją drogą idzie ci wyśmienicie, naprawdę. Fantastycznie się to czyta. To prawda. Będziesz kolejna książka, no ja wiem, co powiedzieć, prawdę jakoś, że chciałabym, mam ogrom materiału, ale no ale teraz po prostu pracuję i trochę, to jest ogrom pracy nad taką książką. Ja jak rozmawiałyśmy, ja jakoś nie czuję się jako pisarka, nie nazywam się nigdy tak. Jestem po prostu podróżniczką, która spisuje swoje relacje i które jakoś to wychodzi mniej lub bardziej. Praca nad książką jest ogromnym wyczynem. Na pewno chciałabym, żeby ta książka, o której teraz mówimy, ta ostatnia, jedyna, jakoś została dobrze przyjęta i ma jakieś dobre oceny, co mnie cieszy oczywiście, ale to też każe myśleć o tej nowej książce, że to musi być jakieś coś trochę lepszego, żeby pokazać jakby ten progres. Więc też sama sobie stawiam wyżej poprzeczkę, co wiąże się z tym, że jakieś też stawiam sobie pewne jakieś, naturalnie mi to ogranicza, bo nie wiem, czy podołam tak, jakbym chciała tą książkę napisać. No więc temat jest otwarty, mam jakieś historie ponapoczynane, coś tam jest napisane, trochę oczywiście grzebię w tym, bo przy trzeciej historii zmieniam trochę koncept i zamysł, zwracam do tych pierwszych dwóch. Więc tak, chciałabym i zawsze takie pytania mnie motywują, bo znowu mi ile osób na to czeka, że powinnam. Więc dziękuję za to pytanie. Odpowiedź jest taka, że powinna, że chciałabym, żeby ta książka powstała, no ale nie robię nic w tym za bardzo w temacie. No dobra. Co, podróżowałaś, to już jest trzy czwarte roboty. Tak. Baryła pisze. Baryła. Pozdrawiam, Maju, gdyby nie pandemia, zapytałbym, kiedy też do UK-a w odwiedziny, ale chwilowo lepiej nie pytać. Chyba znamy się, więc ja pozdrawiam serdecznie. No teraz nawet UK wydaje się być po prostu egzotyką. Nawet chętnie bym tam pojechała jako w ramach przygód i podróży. Co robisz w wolnym czasie teraz, kiedy nie podróżujesz? Teraz w wolnym czasie, no jeszcze 2 tygodnie przed świętami, no to trochę weszłam w sporty, bo nie powiem, brakuje mi tej adrenaliny no, motocyklowej. Ona jest po prostu uzależniająca, taka jest prawda, że to są pewnie, byłabym tutaj dobrym obiektem badania.
bo po prostu adrenalina, która towarzyszy takim podróżowaniu, jest ogromna i trochę mi jej brakuje, więc weszłam w jakieś pływania, weszłam w Bingtona, więc to robiłam jeszcze do czasu, kiedy nie pozamykali tego wszystkiego. I tak, to poza tym to, mimo że staram się spotykać w gronie jakichś najbliższych i stałych przyjaciół, dla mnie to jest ważne bardzo, więc to robię. I to, co my wszyscy, no, oglądam, czytam, to, co można w pandemii zrobić. Gotuję. To mnie jakby uspokaja i lubię, gotuję lunche do pracy, czyli w garach siedzę. Polskie jedzenie, czy coś sobie upodobałaś jeżdżąc przez świat? Curry. Jakoś tak kuchnia hinduska bardzo mi dobrze robi i curry to jest moja bajka. No matko, kolejny iPhone do mi znowu. Czekaj. Jakbyś wygrała tydzień pobytowy w hotelu All Inclusive w Grecji z Rainbow, co zrobisz? Pojadę, słuchajcie, bo ja byłam na All Inclusive'ach i to było bardzo fajne, bo jak byłam w Maroku, Algieria, Tunezja jechałam, to z moimi rodzicami wymyśliliśmy, że oni przyjadą na All Inclusive'a do Maroka, a potem po kilku miesiącach do Tunezji, a ja po prostu tam sobie dokupię po prostu pokój w tym hotelu i przyjadę na tym motorze, co nikt tam nie mógł wierzyć, bo tam wszyscy przyjeżdżali tymi busami, wysypywali się z tymi walizkami na te All Inclusive, po czym ja wjeżdżam na motorze cała w piachu i kurzu i nikt tam nie chciał w ogóle mnie wpuścić nawet na ten parking przed te hotele, bo mówią, że nie. Więc później, ale później był szacunek milion w tym hotelu, bo to ta pani od motoru, zwykle ten motor później był parkowany i miał trzech po prostu stróżów. I mi takie dwa tygodnie All Inclusive z rodzicami robiły bardzo dobrze. Oczywiście to już była dla mnie obserwacja nieprawdopodobna, no bo to jest, myślę, że jedna praca magisterska, doktorancka powstała o All Inclusive i zachowaniach ludzi. Więc traktowałam to jako osobliwą przygodę, odpoczywałam i to naprawdę odpoczywałam, tak po prostu fizycznie odpoczywałam, leżak z daleka od ludzi mimo wszystko, bo mnie to wszystko wkurzało, ale był basen, trzy regularne posiłki, trzy razy dziennie, nie narzekałam, także wiem, co to jest all inclusive. I sama kupiła mi go sobie dwa razy, więc gorsze rzeczy mogą człowieka spotkać. No, i ja uważam, że fajnie, że ludzie wiedzą, co jest dla nich dobre i tak jak moi rodzice podróżowali sobie tak właśnie po świecie. Ja się czułam jakoś bezpieczna, że oni tak jeżdżą, im to wystarczało z jakimiś tam wycieczkami fakultatywnymi, a całą resztę świata podróżowali razem ze mną i moimi opowieściami. Więc no, każdy sobie sam wybiera jak chce i tak może jeździć. Więc byłam, Grecja, proszę, najlepiej teraz, gdyby się tam, tydzień w Grecji z Rainbowem, zaraz, jutro lecę, Boże, do słońca, cokolwiek. Wiem, że nie szukasz towarzystwa, ale jakby co? To, bo nie szukam towarzystwa, ale piszę zawsze się. Rozmowy z ludźmi i to jakby ludzie wokoło to mi dobrze robią. Ale All Inclusive ma też inny cel niż podróżowanie, takie jakie ty praktykujesz. Tak, no to właśnie. Masa ludzi, odpocząć. Ja też tam pojechałam, żeby odpocząć. I jeżeli ktoś potrzebuje na przykład tak jak teraz słońca, po prostu słońca. Słońca i po prostu i odpoczynków jest, że leżysz i masz pod nos po przyniesione, to tak, no, gorzej, jeżeli nazywa się wtedy podróżnikiem i uważa, że był w Egipcie światalizną, no. To jest jakby inna historia. Ale robił sobie selfie z wielbłądem. Tak. I z wężem dookoła szyi. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję biblioteko, dobrze, dziękuję również, dziękuję za super spotkanie, prosimy więcej takich spotkań, super, że się podobało. Cześć Maja, dziękuję za spotkanie oraz dziękuję za pierwszą książkę. Jak ja przeczytałam, to pracę rzuciłam i pojechałam pozwiedzać parę miejsc z Meksyku, Gwatemali. No i super, naprawdę, i ja dostaję mnóstwo takich informacji i to mnie bardzo cieszy. Znaczy nie wiedziałam, że jest jakaś taka moc, ale... No bo o tym rozmawiałyśmy właśnie, że ludzie nawet nie wiedzą, że mają sobie pierwiastek jakiegoś tam podróżnika albo w ogóle jakieś takie ciekawości świata i czasami potrzebują po prostu jakiejś takiej iskry. No, więc... Punkt zapalny. Cóż, aha, dobra, to już się nam wyczerpały pytania. No w zasadzie jesteśmy trochę po czasie. Ale... Nie ma sprawy. Czymże jest czas? Przyjemnie. Dobra, bardzo, bardzo dziękuję Ci Maju za te... Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Ci mnóstwa najwspanialszych podróży. Mam nadzieję, że będziesz jakoś to utrwalać, że jednak powstanie ta książka. Niech po prostu będzie autentyczna. Taka jak ta pierwsza.
Wszystkiego dobrego, powodzenia, jak najszybciej się skończy ta pandemia. Do kolejnego spotkania. Dziękuję bardzo. Cześć. Dziękuję, to były kolejne Nowosądeckie Podróże z książką. A Państwa i naszym gościem była Maja Sontag, podróżniczka.